Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy dzień jest pod znakiem zaszyfrowanych tekstów, zaszyfrowanych wiadomości, zaszyfrowanych treści w ogóle. Więc dzisiaj poznacie kilka możliwości zaszyfrowania tekstu właśnie. Pierwsze, co bierzemy na tapetę, to jest szyfr czekoladka, tak zwany PigPen. Jest to strona Crypto Corner, w której możemy właśnie stworzyć wiadomość, która będzie zaszyfrowana właśnie w czekoladce, w tym szyfrze PigPen. To jest taki generator online, który szybko nam zaszyfruje naszą wiadomość, a następnie my możemy ją zapisać jako zrzut ekranu, czy też skopiować i zamieścić na przykład w pliku Wordowskim i potem zapisać jako na przykład obrazek, ale musimy zawsze pamiętać, słuchajcie, że potrzebne będzie rozwiązanie, żeby zawsze umieścić obok gdzieś rozwiązanie. Znaczy rozwiązanie to mam na myśli, jak odczytać szyfr. Czyli jak jesteśmy na tej stronie, zobaczcie, to jak zjedziemy na dół, to możemy pobrać sobie tutaj ten obrazek jako, można powiedzieć, odczytanie alfabetu. I ważne jest, słuchajcie, żebyście właśnie wzięli go z tej strony, dlatego że są różne ułożenia. I teraz w zależności od jaki mamy generator, musimy być na to wyczuleni, żeby czasem po prostu ktoś nie korzystał z innego. No i teraz co ja tutaj mogę napisać? Co dzisiaj macie w planach? Na przykład. I proszę, naciskam Encrypt i on mi tutaj pokazuje. Zobaczcie, że on to pokazuje wszystko razem. Tak? To nie ma na to wpływu, czy ja zrobię ileś tam spacji pomiędzy tym. No nie ma znaczenia. Wszystko jest w jednym ciągu i później jak się odczyta te literki, to po prostu trzeba z tego zrobić właśnie zdanie. Sprawdźmy, czy rzeczywiście to pierwsze jest co. Tak, rzeczywiście, cy to jest właśnie taki, takie dwie prostopadłe do siebie, dwa prostopadłe odcinki, jest co. O, to teraz taka kropeczka i niedokończony kwadrat, tak? Tak jest. O, jest tutaj. Dzisiaj D to taki niedomknięty kwadrat, tak? O tak, zobaczcie, rzeczywiście, taki jest D. Z to mamy trójkąt niedomknięty na dole i kuleczka. Tak jest. Z. Więc warto, żebyście wy też poćwiczyli, czy rzeczywiście umiecie to odczytać. I zawsze sprawdzili poprawność. No i co ja robię? Ja albo to kopiuję, Ctrl C i wrzucam po prostu do Worda, albo robię zrzut ekranu i zapisuję jako obrazek. Zobaczcie, można tutaj tego dać więcej, na przykład ludzie, co tak patrzycie. Tak? I zobaczcie. O. Tylko, że jak widzicie, to się nie robi jedno pod drugim, tylko się znowu wszystko robi w ciągu. Dlatego lepiej korzystać z tego pojedynczo. Tak? Pojedynczo i teraz sobie skopiować na przykład Ctrl C i wrzucić. Zobaczymy, czy mi się to wrzuci do notatek. Nie wiem. Próbowałam wrzucać do Worda na pewno. Natomiast nie próbowałam w ogóle robić tego. W czymś innym. No mi się teraz wszystkie notatki. Dobra. Ja teraz wam tego nie będę pokazywać. Mi się zaczynają wszystkie notatki po prostu ładować. Ok, mniejsza o to, ale. To mogę wam powiedzieć, bo ja szyfruję w ten sposób też różne zdania z niemieckiego, więc po prostu kopiuję i wrzucam do pliku Wordowskiego. No i tak to wygląda. Chcemy zmienić, po prostu usuwamy i na nowo. Dobrze, no to jest pierwsza nasza strona. Link do niej będziecie mieć w opisie. No to teraz druga. Tę stronę zamykam, a mamy teraz, słuchajcie, możemy stworzyć kryptogramy. I teraz zobaczcie. Jak możemy to zrobić? Możemy stworzyć własny kryptogram tutaj. Widzicie, tu jest napisane zdanie po angielsku. The quick brown fox jumps over the lazy dog. A ja chcę napisać swoje po polsku. Na przykład Czekolada.
czerwone. Aha, i pamiętajcie, że co jest ważne, że tutaj nie piszemy polskich znaków. W tych wszystkich szyfrach i w ogóle zaszyfrowaniach, pamiętajcie, no nie możemy pisać. Osoba, która będzie odczytywała, najwyżej będzie musiała się domyśleć, że tu są polskie znaki. Natomiast, no niestety, te szyfry nie czytają polskich właśnie znaków. No to dobra, no to zróbmy sobie na przykład coś takiego. Czerwone, okrągłe, oczywiście bez polskich znaków, w pizzy. Na przykład takie coś. I teraz chcę stworzyć. Zobaczcie, klikam na Create. No i on się mi teraz pyta, co ma pokazać. Czy nic, czy żadnej po prostu litery. Czy ma pokazać wszystkie samogłoski, czy większość jakichś tam wspólnych liter. Czy nie ma, na przykład, ja tutaj zdefiniuję, których ma nie pokazać, tak? Mogę tutaj określić. Czy ma być pokazane rozwiązanie i czy ma być pokazane tutaj też rozwiązanie? Słuchajcie, ja na razie zrobię, że ma być pokazane i zrobię build kryptogram. No i zobaczcie, coś takiego mi powstało. Co to znaczy, że widać rozwiązanie? Możecie zobaczyć. To znaczy, że tutaj czerwone okrągłe w pizzy. To znaczy, że całe widzę, jak to powinno być. Czyli to mogę sobie zachować dla siebie, żeby widzieć. Teraz robię, że w ogóle nie widać. I zobaczcie, build. No to mam bez niczego. Tak? Bez niczego. Muszą rozszyfrować. Ale ja chcę na przykład, żeby wszystkie samogłoski były pokazane. O, zobaczcie. No i teraz. Czemu może nam służyć to, że będą pokazane samogłoski? Jak myślicie? Pomyślcie, czy czemuś to może nam służyć? Bo generalnie rzecz biorąc, no musimy wpaść na to, jakim sposobem to zostało zaszyfrowane, nie? Dlaczego tu jest 17, tu 24, a dlaczego tu jest 3, a tu na przykład 9, a tu 10, nie? Albo na przykład, że ma pokazać o to. No i na przykład nam pokazuje tylko te, które są najczęstsze. Albo bierzemy ten answer key, zobaczcie, albo to naciskamy, że rozwiązanie jest włączone tutaj. O, rozwiązanie mamy tutaj pokazane, nie? Że która litera jest jakim numerem. Czyli wiemy, że będziemy szukać i że 17 to będzie A, 11, ale tak naprawdę nadal nie wiemy, czy to się rządzi jakimś prawem, czy się w ogóle żadnym prawem nie rządzi. Można sobie też wziąć answer key, tylko nacisnąć, zobaczcie. No i możemy spróbować generalnie rzecz biorąc, no, wydedukować. To już w zależności, jak wy to chcecie zrobić, w jaki sposób ułatwić. Co chcecie tym osiągnąć, to robicie. No ja z pewnością bym jednak dała tutaj rozwiązanie, ponieważ no jakoś nie umiem zobaczyć tu zależności, na czym to polega, więc myślę, że to by było prostsze i to też dla młodszych dzieci całkiem w porządku jest, jeśli po prostu tak zrobimy, bo i tak będą musiały być uważne i cierpliwe i poszukać, żeby się nie pomylić i tak. No dobrze, no to jest kolejny szyfr. Później mamy, słuchajcie, alfabet Braille'a i tutaj mam dla Was dwa generatory, zaraz możecie sobie zobaczyć. Jeden generator to jest taki, pozdrawiam Was mocno, Translate. I zobaczcie, że się robi. Sprawdzamy py, ozy, dyry, a, wy, i, a, my, wy, asy, mocno. On tutaj już robi spację, no ale. Znowu, podobnie jak z szyfrem czekoladką, słuchajcie,
trzeba sobie znaleźć ten alfabet, żeby była jakaś ciąga. W związku z tym szukamy sobie na grafice i pamiętajcie, żeby zawsze wyłączyć, lepiej ze strony po prostu polskiej Braille'a, żeby zawsze wziąć. I zobaczcie, że tu Braille proponuje nam polskie znaki. Także tutaj mamy polskie znaki pod warunkiem, że właśnie udostępnimy. Co jeszcze, słuchajcie, jest tu ważne? Spróbuję wam pokazać, bo zastanawiam się, czy tutaj to on weźmie pod uwagę, że jest duża litera. Tak. PozDryAwIAM. Zobaczcie, automatycznie on dostawił tu jedną literę. A wiecie dlaczego? Bo to jest określone, że to jest duża po prostu litera. Więc ja tutaj proponuję, żeby się w takie coś nie wpakować, pisać zawsze wszystko z małych liter i tyle. Więc po to też nagrywam wam to, żeby wam też takie zdradzić szczegóły albo jakieś takie niuanse, do których się potem długo dochodzi. Więc zobaczcie też, jak tu najedziecie, to widzicie, co to są za poszczególne literki, bo one się podświetlają. Czyli zobaczcie, jeszcze raz cofnę i napiszę wam to z małej litery. O. I zobaczcie, jest teraz tych liter mniej, ponieważ nie dołożył dodatkowego klocka, który pokazywał, że to ma być duża litera. Więc to jest ważna informacja. I to jest jeden z generatorów Braille'a. I teraz drugi. Drugi mamy taki. Tutaj też napiszę. Pozdrawiam. Od razu on mi pokazuje. Spację też sobie zrobił. Was. Mocno. Jak widzicie, spacja jest pusta. No i tutaj też możecie zrobić tego zrzut oczywiście ekranu, ale znowu, jeśli chcecie taką zaszyfrowaną wiadomość gdziekolwiek umieścić, trzeba dać klucz też uczniom, tak? Trzeba dać też klucz ludziom, odbiorcom naszym, po to, żeby oczywiście było im prościej, no chyba, że napiszemy, że mają sobie znaleźć sami w internecie. Tylko tak jak mówię, z czekoladką ryzykujemy, że mogą znaleźć troszeczkę inną rozpiskę. Ja z reguły dodaję. No to mamy dwie strony alfabetu Braille'a. Słuchajcie, tutaj się trzyma to samo. Jeżeli napiszę z dużej litery, zobaczcie, na początku dołączyła się kolejna tutaj literka, która świadczy o tym, że ma być z dużej litery. Tak samo jak zrobię kropkę, zobaczcie. Też się dołączyła na końcu kropka. Więc musicie o tym pamiętać, bo to jest ważne przy rozszyfrowywaniu, żeby czasem nie utrudnić, że oprócz tego, że trzeba rozszyfrować, to żeby jeszcze po prostu tego nie utrudnić. Kolejną stronką to jest takie kodowanie, szyfrowanie wiadomości, no też trochę dziwne. Zaraz napiszemy sobie jakiś tekst. Co wy dzisiaj robicie? Takie coś. I teraz ja robię submit. I zobaczcie, automatycznie co wy, dyzy, isy i ai robicie. On sam sobie wybrał, że te litery chce. Ja mogę nacisnąć print i mogę to wydrukować. Ale teraz o co chodzi, prawda? No to żeby wiedzieć, o co chodzi, słuchajcie, na tej stronie zjeżdżamy w dół. Zobaczcie, zjeżdżamy w dół i słuchajcie, patrzymy, jaka jest instrukcja. I znowu, słuchajcie, jest tu podane takie pierwsze, co zawsze można właśnie sobie tu powiększyć. I to można. O, nie chce mi się pokazać w takim powiększeniu. Ok, ale to tutaj widać. I to zawsze można dać jako wskazówkę. Z tej wskazówki należy się domyśleć, bo tu jest pokazane, że to jest V, a V znajduje się tu, tak? Mamy pokazane, a tutaj mamy napisany numer 49. Więc można wywnioskować, że jest to dziewiąta kolumna, czyli druga cyfra to jest kolumna i czwarty wers. To teraz ja bym chciała zobaczyć, co tu jest. Tu jest ósma kolumna, znaczy tu jest 8 i 4, czyli czwarta kolumna, czyli ta i ósmy wers. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, S. S, patrzę tutaj, tak, S, tak? Więc w ten sposób trzeba później albo dać samemu do wydedukowania. Albo wydajecie taką ściągę, że pierwsza cyfra pokazuje, który to wiersz, a druga cyfra pokazuje,
która to kolumna. Ale i tak musicie dołączyć ten tutaj alfabet, bo inaczej tego się nie odczyta. Więc zobaczcie, tak to wygląda. Czyli co tu by musiało być? Co? Cy. 10, 5, czyli piąta kolumna, dziesiąty wers. Sprawdźmy. Piąta kolumna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesiąty wers. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest co? Także zgadza się. Więc bardzo łatwo się tworzy, słuchajcie, taki kod, ale pamiętajcie, że trzeba potem liczyć się z tym, że no, rozszyfrowanie go może trochę potrwać, więc musimy zapewnić odbiorcom wszystko, czego potrzebują, żeby po prostu jeszcze bardziej nie utrudniać. No dobra, no to to już mamy za sobą. No i słuchajcie, jeszcze został mi generator rebusów na dzisiaj. Już jeden generator rebusów był ostatnio na stronie Festisite, natomiast dzisiaj jest prosta strona rebusy.edu.pl. Możemy tu wygenerować rebus. Na przykład rebus ma nam pokazać, na przykład gdzie mamy szukać czegoś dalej. Czyli ja spróbuję zrobić takie coś. Czwarta szuflada w komodzie. Że na przykład ktoś ma rozszyfrować, gdzie coś się znajduje, nie? Albo że gdzieś tam ma kliknąć, albo ma takie hasło wpisać na przykład. No cokolwiek. No i ja robię utwórz rebus w języku polskim. No i zobaczcie, co tutaj jest ważne, bo on sobie generuje jakieś obrazki, słuchajcie, które niekoniecznie mają coś z tym wspólnego. Jeżeli pobierzemy taką wersję, jaka tutaj jest, czyli że z tymi wszystkimi napisami, no to okej, to rzeczywiście czwartek będzie pokazywał i rzeczywiście trzeba to czwartek zrobić, że usuwamy E, a K równa się A, czyli rzeczywiście wychodzi czwarta. No tylko, że to w ogóle nie jest czwartek, więc jak chcecie zmienić tylko to słowo, to klikacie tutaj na następne. O, czwórka jest, no dobra, czwórka jest fajnie do wymyślenia i rzeczywiście, jak mi się nie podoba, to idę dalej. Bo widzicie, że one czasem są w ogóle jakoś do siebie nie ten, niepodobne, nie? No, tu po angielsku niby znalazł, że car. No, w życiu bym się nie domyśliła akurat. Więc możemy tak sobie trochę kiwać i szukamy, aż coś znajdziemy, nie? Chyba, że po prostu chcecie zostawić z tymi właśnie napisami, to też tak możecie oczywiście zrobić. Natomiast jeżeli podoba Wam się czaszka, a chcecie znaleźć inny obrazek, to znowuż klikacie tymi tu, żeby Wam pokazał taką czaszkę, jaka Wam się ostatecznie podoba. O, mi się ta czaszka podoba, więc ją zostawiam, tak? Czaszka rzeczywiście mam na 3, a zmieniam na w, czy wy, syna a czwa, zyna ry czwar, kyna ty czwarta. No rzeczywiście. Czekolada. Czekolada mi się podoba, ale raczej to nie pokazuje na czekoladę. Więc poszukam sobie czekolady, żeby było widoczne, że to jest czekolada. O, teraz jest, że czekolada. No i mam, że cy to sy, e usuwam, k to u, szu, o to f, szuf, no i mam lada, czyli czwarta szuflada. No to, co to znaczy af, to w ogóle nie wiem, więc szukam następne. No tu będzie ciężko, bo on chce znaleźć tylko wy, więc wiecie, no... Znaleźć W to jest, o, kilogram jest dobry. I teraz będę szukać coś, co może pokazać, że to będzie kilogram, tak? Ale jak widzicie, tu już przestaje mi coś wyskakiwać. Więc trzeba szukać dalej. O, kilometr też jest dobry. No, można by się domyśleć, że odejmujemy K, a my równa się W, czyli zostaje W. No i teraz mamy, czy komedia mi się za bardzo nie podoba. O, morze jest dobre. Spróbuję znaleźć morze.
Trochę czasem trzeba poszukać. Jak tworzę te rebusy, to powiem wam, że czasem długo nad tym siedzę. Żeby to było takie właśnie, żeby się nikt nie pomylił. A jak daję potem jeszcze do testowania ludziom, to jak mi zgłaszają, że mają problem z rebusem, no to próbuję zrobić prostszy. Spodnie, to mi się podoba. Akurat spodnie mi się podoba. O, jest, mam spodnie. No i to jest ok. I zobaczcie, plus K to znaczy, że to jest na początku przed tym słowem, czyli K, sys się zmieni na O, czyli mam ko, py się robimy, czyli mam komody. Z, ny, na z, czyli w komodzie, tak? No i teraz rzeczywiście mogłoby z tego wyjść. No to zobaczcie, jak to możemy zapisać. Jeśli to zapiszę jako plik PNG, no to ja to zapiszę jako plik PNG i słuchajcie, teraz kliknę w to, żeby się pokazał. No to zobaczcie, jest to coś takiego. I widzicie, nie mam u góry tych podpowiedzi. Dlatego to jest ważne. Jak on sobie wybierze te obrazki takie od czapy, to ludzie mogą się nie domyśleć po prostu, więc tutaj musicie po prostu to wziąć pod uwagę. Można też pobrać jako PDF, no ale wiadomo, że jako PDF to i tak potem z tego musicie zdjęcie zrobić, więc no tutaj trochę trzeba się napracować, żeby fajny był efekt, przede wszystkim czytelny dla naszych odbiorców. Oni mają się trochę potrudzić, mają być uważni, to ma trochę zająć i to. Wiecie, no to są te umiejętności, które przy okazji nabywamy, ale też nie może doprowadzić do tego, że wiecie, że totalnie ktoś się sfrustruje. Więc to jest też ważne. Jeżeli chcielibyście na przykład zostawić te napisy czaszka i tak dalej, no to musicie sobie zrobić po prostu zrzut ekranu tego. Nie? Jeszcze wam pokażę, jak wygląda jak PDF. O, tak samo, nie? Tylko żebym znowu musiała zrobić zrzut ekranu, żeby to zapisać potem jako obrazek w moim pokoju zagadek. No dobra, słuchajcie, to jest na dzisiaj wszystko. Kolejne możliwości na tworzenie poszczególnych elementów naszego pokoju zagadek.